Mateusz, mam 8 lat i bardzo lubię łowić ryby. Chcę Was zaprosić na mój kanał wędkarski. Dzisiaj pierwszy filmik z zasiadki z łowiska ze Zui koło Olsztynka. Pojechaliśmy razem z tatą, żeby złapać nasze życiówki. Ja do tej pory złapałem leszcza 2,5 kilo, a tata karpia 3,7 kg. Chcecie zobaczyć, czy udało nam się pojąć nasze życiówki? Zapraszam na film. Właśnie włączaliśmy kamerkę i nastąpiło branie. Piąta ryba Mateusza. Ja mam do tej pory jedną rybkę. Mateusz zapał największą rybę 2,5 kg. Ale to jest taka... Poczekaj na ty, ja wezmę podbierek. Który? Boże, tu też jakaś ryba. Nie podebrałem. Pociągnij do góry, bo ja nie mogę. O! Dobrze, puść, puść, puść. No i mamy rybę. Kolejna ryba. Szósta, Mateusz? Tak. O! Spinka. No, czyli nie masz ryby. Niestety. Nie wytrzymał szyfon od mikady. Cześć, mam rybę, ja tak mocna. Powoli, Mateusz, żeby znów się nie wyrwać. Daj jej odjechać. Co? No nie żartuj. O, jak nie ma naprawdę, to zmieniamy na... Nie, ryba się po prostu... Mamy haczyki bezzadzierowe. I ryba spadła. O, była ładna, szkoda. Która? Ósma, dziewiąta? Nie liczę. Ja nie mam czasu wyrzucić wędek. Złapałem rybę. Szkoda, że nie mogliśmy nagrać, no bo akurat mój tata pompował materac, a mnie wzięła. No i taka sztuka. Tak. Ile waży? Tu waży 2 kg 700. 800. 800, moja życiówka. Wypuszczamy. No i obróć. O, wypuścisz, czy ja mam wypuścić? Ej, czekaj, zdjęcie dla mamusi. No dobra. Cześć! To jest trzecia ryba i drugi dzień zasiadki. Niestety nie mogliśmy nagrać pierwszych dwóch ryb, no bo coś tam tutaj. No i ten malusiu jest ranny. Dobrze, wypuść. No, jest ranny, ma siniaczka. No dobrze. Cześć,
Łowię na metodę z jednym ziarkiem kukurydzy. O, proszę. Tu jest zanęta. I na drugą wędkę wujka Pawła. I na drugą wędkę... Pelecik. Pelecik ananasowy. Do sklepu karpiowego. Do sklepu skarpiowego. Ja łowię na kulki kokosowe. Na kokosową, a na drugiej wędce kukurydzy. Na dużych podajnikach do metody. Przed chwilą mieliśmy rybkę, no ale niestety nie mogliśmy tego nagrać. Jak będzie rybka, to się odezwiemy. Wspominałem, dwie kuleczki, kokos, podajnik do metody SP, największy rozmiar, 70 gramów. No i cześć, jeszcze nie ma rybki, ale były tutaj brania, niestety nie do zacięcia i teraz będziemy wrzucać rakietę i oglądamy. O, widać rakietę, ale trzeba się dobrze przyjrzeć. Teraz jest za głową. No i rzucona. Tak, naładuję. No i rakietka przyleciała. No i otwieramy. No, naładowana. I znowu patrzymy raz. To jest moja wędka, kołowrotek najnowszy, nowszy od mojego taty i od mojego wujka, kołowrotka. No i to zobaczymy na rybce. Ciężko podnieść to. Jeszcze druga ryba jest pod jeden. Teraz napij twój. Podetnij kłeczkę. No to pierwsze co trzeba kupić to większą matę. I podbierę. Podnieś go sobie, Mati. Proszę.
Dobra, wypuszczasz? No to weź go, zamknij w macie. No, zamknij go tak. I tutaj do wody. Trzymasz go tam? Gdzie jest woda najbliższa? No, włóż matę. Odwrotnie, bo głowę ma z drugiej strony. Odpłynął. Piątkę. Jak widzieliście, nasza zasiadka była bardzo udana. Złowiliśmy w sumie 35 ryb, z czego większość ja złapałem. Pobiliśmy nasze życiówki. Mój tata złapał 11 kilo, ja złapałem 3,200. 3 kg 200 gram. Większość karpi w przedziale 2 do 4 kg. Największe ryby to 11 kilo, 6 kilo. 4 ryby po 4,5 kilo. Jeśli Wam się podobało, podnieście łapkę w górę i subskrybujcie. Do zobaczenia nad wodą.